Witam serdecznie wszystkich na naszym pierwszej rozmowie online. Dzisiaj porozmawiamy o naszej wydawniczej nowości, czyli o komiksie Zakonnik i Kura. Porozmawiamy z autorem tego komiksu, czyli z ojcem Jakubem Waszkowiakiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. No to moje pierwsze i podstawowe pytanie, skąd w ogóle wziął się pomysł na taki komiks? Skąd inspiracje? Powiem szczerze, że kiedy byłem, miałem te kilkanaście lat, no byłem takim pożeraczem komiksów. Rzeczywiście czytałem bardzo dużo komiksów różnego rodzaju. I to były takie, no nie ukrywam, w absolutnej większości były to komiksy bardzo niewinne. Opowiadania po prostu satyryczne. No i kiedyś zapragnąłem po latach, to był 2018 rok, kupić sobie jakiś komiks, zobaczyć, co tam w nowościach piszczy i tak dalej. I poszedłem do komiksu, to znaczy to co prawda nie było w Polsce, ale poszedłem do sklepu z komiksami i powiem szczerze, że no delikatnie mówiąc, przeżyłem szok. Po prostu przeżyłem szok, co ja tam zobaczyłem w ogóle. To nie były już komiksy dla dzieci. W większości to było absolutnie dla dorosłych, a nawet bym powiedział nie dla dorosłych. One po prostu były tak złe, chciałoby się powiedzieć, że podszedłem do tego pana i mówię, czy pan ma jakiś tutaj komiks taki satyryczny, no bo to nie było to w Polsce, więc mówię Asterix, taki znany francuski, a on mówi, może coś znajdę. I on, słuchajcie, znalazł chyba jeden komiks taki, jedną część Asterixa w całym sklepie z komiksami. I ja wtedy jakoś tak dotarło do mnie, że naprawdę zło znalazło doskonały teren na to, żeby tam się wyrażać bezkarnie, chciałoby się powiedzieć, bo naprawdę w tych komiksach było wszystko, od wulgaryzmu, przemocy, niemalże pornografia, poprzez okultyzm i wszystko, co naprawdę się kojarzyć może ze złem, no było w obfitości, w obfitości. I dlatego też no, Pan Bóg dał mi jakiś trochę talentu do rysowania, więc tak sobie pomyślałem, kiedy Święty Paweł napisał zło dobrem zwyciężaj. Wiadomo, że narzekaniem nic nie zmienimy w tym świecie, więc pomyślałem sobie, może spróbuję narysować komiks. Właśnie taki komiks, który by miał nie katechezę, bo to nie można sprzedawać w komiksie katechezy, no bo kto będzie to czytał? To musi być radosna, wesoła historia z dobrym przekazem po prostu. I tak postanowiłem, że spróbuję przynajmniej, bo absolutnie nie wiedziałem, jak to się robi w ogóle. No umiem trochę rysować, ale nie mam zielonego pojęcia, czy nie miałem zielonego pojęcia, jak się robi komiksy. Więc tak naprawdę nie miałem się nawet kogo doradzić, ale tak jakoś na ślepo zacząłem rysować ten komiks. A pomysł z tą kurą no, przyszedł zupełnie spontanicznie. W każdym razie idea była właśnie taka, żeby wrzucić takie swoje 5 groszy w ten cały świat tych komiksów, które są naprawdę nacechowane wielkim złem w mojej ocenie. I nie tylko już za granicą, potem byłem też w Polsce w takim sklepie z komiksami i naprawdę absolutnie jest zdecydowana większość tych komiksów, no to już nie były komiksy absolutnie dla dzieci, nie? Najpierw pojawiła się historia, czy pomysł, jak mają wyglądać postacie? Pod tym względem muszę powiedzieć, że chyba jestem dosyć oryginalny, ponieważ wymyślałem rysując. Ja nie miałem żadnego planu na ten komiks i ja nie potrafię planować. To jest moja jakaś taka słabość, że próbowałem, bo tak pokazują, jak się rysuje komiksy, to, że najpierw trzeba zrobić scenariusz, prawda? Jak ja zrobiłem scenariusz, kiedy zacząłem rysować, ten scenariusz w ogóle wyrzuciłem, zacząłem mieć nowe pomysły, więc kompletnie to nie działało w moim przypadku i postanowiłem w ogóle nie robić żadnego scenariusza, po prostu rysowałem i na bieżąco przychodziły mi pomysły do głowy, i więc bardzo spontanicznie, ja nawet nie wiedziałem, jak ten się komiks skończy. Gdzieś tam dopiero pod koniec przyszło mi takie zawiązanie, powiedzmy sobie, tej historii. Stąd też są tam różne też takie krótkie epizody, bo one takie właśnie mi przychodziły do głowy. Dlatego też myślę, że nie jestem tutaj jakimś takim klasycznym autorem, gdzie ktoś pisze scenariusz, robi sobie rysunki na brudno wcześniej i tak dalej. Nie, u mnie wszystko było na żywca. Po prostu rysowałem i uczyłem się też rysować te komiksy. Ten rysunek, on pierwotnie był o wiele gorszy. Ja dopiero z czasem, podpatrując innych rysowników, poprawiałem te rysunki. One do dzisiaj są takie sobie, powiedzmy szczerze. Natomiast dużo się nauczyłem po drodze, nie?
Czy w młodości ojciec rysował właśnie jakieś, nie wiem, mini komiksy, czy takie różne rzeczy? Rysowałem W ogóle bardziej czy tak czytał ojciec dla komiksy? relaksu. Nigdy nic nie rysowałem sensownego w takim znaczeniu, żeby narysować jakąś pełną historię. Raczej rysowałem spontanicznie, no jakby w szkole czy coś tam, wiadomo, się rysowało. Jakieś, ale nie, nigdy się nie udało mi narysować czegoś rzeczywiście takiego, no jakiejś zwartej historii, która by tak w formie komiksu. Raczej były to pojedyncze satyryczne rysunki, bo bardzo lubię satyrę. Bardzo dużo też, kiedyś była nawet taka, były takie czasopisma jakieś satyryczne, no to ja bardzo lubiłem te rysunki oglądać, lubię satyrę i stąd też pojedyncze rysunki, tak, dosyć sporo tego było, bo też mnie potem do gazetek takich franciszkańskich prosili, żebym im rysował, ale ostatecznie pierwszy taki rys, takie opowiadanie sensowne całe, no to jest właśnie to opowiadanie Zakonnik i Kura, dlatego że jeszcze bym tylko tak dodał, rysując to, wiadomo, że każdy człowiek wyraża siebie w jakimś sensie i też to opowiadanie, może dlatego ono jest tak spontaniczne, dlatego że ja nie próbowałem wymyślać kogoś, kto nie istnieje do końca, tak, nie? Trochę zawsze siebie sprzedajemy w tych opowiadaniach. Mówi się, że artysta, jeżeli jest obraz, no to możemy o samym artyście dużo powiedzieć po tym obrazie. I myślę, że nawet w tak satyrycznym opowiadaniu jak Zakonnik i Kura dużo można powiedzieć, dużo z mnie, że tak powiem, dlatego że to wychodziło samo ze mnie, nie? Te pomysły po prostu, one bardzo łatwo mi tak przychodziły do głowy. Także trochę czyli we mnie można tam znaleźć trochę autora. Bo mówił ojciec, że czytał ojciec w młodości komiksy i zaczytywał się w nie, to pozwolę sobie zapytać, jakie były ulubione historie? No, no wiadomo, że wtedy najbardziej takie dostępne to był właśnie słynny tytuł z Romek i Atomek, czy Kajko i Kokosz, czy też Baranowskiego. Uwielbiam na przykład humor pana Baranowskiego, tam skąd się wzięła woda sodowa i tak dalej. To były takie jedno podstawowe. Nie było w ogóle komiksów prawie że zagranicznych. W tym znaczeniu nigdy nie lubiłem jakiegoś tam Kaczora Donalda, czy te Supermeny. Nigdy tego nie... Lubiłem wesołe komiksy zawsze, te, które sprzedają humor. Te mnie po prostu lubiłem się pośmiać, a czasami no właśnie Baranowski, czy Christa też, no, mają takie, niektóre te opowiadania są po prostu genialne, są bardzo śmieszne, bardzo fajnie przedstawione i myślę, że to jest bardzo relaksujące też, jeżeli człowiek ma w ręku komiks, który wie, że nie jest w żadnym wypadku żadnym zagrożeniem, ale jest właśnie takim czystym humorem, który ma jeszcze dobre przesłanie. Uważam, że to jest bardzo fajna lektura, szczególnie dla dzieci, młodzieży, gdzie dzisiaj młodzież bardzo jest narażona na zło z wszelkiej strony i myślę, że tutaj trzeba właśnie nie narzekać, ale spróbować coś wstawić swojego, bo każdy z nas ma jakieś talenty. Oczywiście nie porównuję się w żaden sposób do wielkich rysowników, komiksów. Zdaję sobie sprawę, że te moje rysunki odbiegają od tego, co ktoś może kupić jako profesjonalnego rysownika. Natomiast uważam, że najważniejsza jest treść mimo wszystko. Może to mnie tak najbardziej zachęciło, że bardzo ważny jest sposób przedstawienia sytuacji, humoru i wtedy ten rysunek dla mnie zawsze też był mniej znaczący, bo Baranowski nie jest jakimś genialnym rysownikiem, ale po prostu jest jego poczucie humoru jest tak zaskakujące czasami, że naprawdę warto sobie poczytać to, nie? A ile w ojca przypadku trwało stworzenie tego komiksu? Więc powiem wam szczerze, że ja pierwotnie zaczęto w wakacje, a później już rysowałem to tak wieczorami sobie, bo też nie było czasu za bardzo na to, więc zajęło mi to 1,5 roku. Nie, więc to dużo czasu to zajmuje. Tym bardziej, że te ostatnie, jak już się tutaj zdecydowaliście na wydanie, to jeszcze mając już teraz te możliwości na tablecie, żeby jeszcze coś poprawić, bo ja rysowałem po prostu na zwykłej kartce od takiej z drukarki. Tak? To nie była nawet kartka jakaś profesjonalna, zwykła kartka, to rysowałem ołówkiem, potem to poprawiałem pisakiem. I potem skanowałem. Niestety te skany, one, ja nie umiem skanować też, jak to się, w jakich programach to zrobić, żeby ta linia była cały czas taka ładna, ona traciła jakość, nie wiedziałem, jak to poprawić, potem jak to kolory, bo próbowałem na początku kolorować, ale to wyszło no, makabrycznie, później się okazuje, że jednak na komputerze dzisiaj można wiele szybciej, o wiele ładniej kolorować, więc to jest taki długi proces też uczenia się, jak to się robi.
No a na końcu mówię, te ostatnie 2 miesiące były bardzo intensywne, że dużo poprawiłem, nie? Dużo tych rysunków poprawiłem. Myślę, że połowa jest poprawiona z tego tytułu, że no, nie byłem zadowolony z nich i do dzisiaj to jest tak chyba z każdym, że człowiek jak już wyda jakiekolwiek dzieło, to już by chciał od razu poprawić je, nie? Ale rzeczywiście zajmuje to dużo czasu, nie? No to było, mówię, 1,5 roku w sumie. Jak taką pasję, taką piękną pasję godzi ojciec z pracą duszpasterską, z życiem? A nie, no to ja uważam, że każdy człowiek powinien mieć pasję, dlatego że człowiek powinien mieć coś, w mojej ocenie, może się mylę, ale może powinien mieć jakieś zajęcie, co by było jego pasją, żeby mógł się wyrażać. Bo to jest strasznie ważne, uważam, w życiu człowieka, żeby umieć grać, pisać wiersze, cokolwiek, co jest jakąś formą sztuki, żeby wyrażać się, bo również i gniew można uspokoić, wyrażając go na kartce, prawda? Ktoś to pisze, ja nie umiem pisać wierszy, ale ostatnio przeczytałem tak genialny wiersz, już nie pamiętam autora i tytułu, bo tak mi ktoś do ręki tylko podał, przeczytałem ten wiersz i tak sobie pomyślałem, facet pisze genialne wiersze po prostu. I myślę sobie, że my mamy talenty, one są nieoszlifowane i często zakopane po prostu. Zakopane, bo ktoś sobie mówi, a ja jestem taka krowa beczy, nie umiem śpiewać, to do niczego stworzony. A tak nie jest. Każdy z nas, Pan Bóg w każdego z nas zainwestował. W każdym z nas drzemią jakieś talenty i moim zdaniem trzeba poświęcić też ten czas na zaryzykowanie i spróbowanie, co ja potrafię. Bo ja uważam, że i to wielu artystów mówiło, że tak naprawdę potrzebna jest praca pewna. Wysiłek. Ten talent nie musi być aż tak wielki, ale ten trud włożony na rozwijanie go się okazuje, że ktoś, kto grał, czy śpiewał, czy nie wiem, rysował, czy pisał kiepsko, się okazuje, że po latach robi to bardzo dobrze, nie? Więc myślę, że trzeba czasami zaryzykować, żeby zacząć coś robić, co mi pozwoli lepiej przeżywać, już nie mówię o sobie wierzącej, ale w ogóle jako człowiekowi, lepiej się wyrażać, nie? Czy po prostu bardziej pogodnie żyć samym sobą. To Rosiński, pamiętam, kiedyś tak powiedział, że on nawet nie lubi tej ostatecznej formy już gotowego produktu, jego komiksu, natomiast sam moment rysowania jest dla niego najprzyjemniejszy, kiedy on tworzy jakby świat. I to jest, to rzeczywiście, to jest, ja robię też trochę muzyki i też zauważyłem, że właśnie ten moment, kiedy się tworzy, to jest jakby troszeczkę tworzenie nowego świata, mojego, gdzieś go wyrażam i to jest naprawdę fajne. I dlatego myślę też, że tutaj potrzeba jest właśnie troszeczkę odwagi, żeby zaryzykować, nie? Trochę muszę stracić trochę tego czasu, żeby popróbować, ale uważam, że warto, nie? Warto, bo mogę zasiać coś dobrego, a Pan Bóg niewątpliwie tego oczekuje od nas, abyśmy nie tylko mówili o tym, że trzeba być, że świat jest zły, bo te wszelkie analizy zła, które słyszymy, to nie ma wielkiego sensu, jeśli człowiek nie zaangażuje się w jakieś dobro, nie? Tak myślę. No tak, to też jest właśnie wyrażone, wydaje mi się, w tym komiksie, bo i zarówno ten zakonnik nasz, i zarówno ta kura musieli trochę zaryzykować, i żeby te dobre rzeczy jakieś swoje stworzyć. No tak, oczywiście. Ja też myślę, że w jakimś sensie właśnie, bo dlaczego akurat zakonnik i kura też? Ja uważam, że w ogóle napisałem kiedyś taką książkę też satyryczną. To było naprawdę napisane wakacje. Potem ją kończyłem już później, bo mnie namówili, żeby ją wydać, właśnie Aleś Księże Proboszczu. To dlaczego ją napisałem? Nie dlatego, żeby marnować czas na opowiadanie historii, tylko właśnie dlatego, że w dzisiejszych mediach na przykład zakonnik, czy w ogóle ksiądz jest skrajnie ukazywany. Albo jako super święty, albo jako super grzesznik. Nie ma już normalnych księży w telewizji. Takich, którym zależy na to, żeby było dobrze, się starają. Nie zawsze wychodzi po prostu, ale to jest skrzywione spojrzenie na świat, że są tylko albo grzesznicy, albo święci, bo większość tak naprawdę jest przeciętna. Wielu ma dobre intencje, nie zawsze im to wychodzi, jak w życiu każdego z nas. Więc ja myślę, że właśnie ten zakonnik i kura, oni też taki ukazują ten świat. No ten zakonnik taki super doskonały tam też nie jest, a ta kura jest po prostu, nie wiem, czy tak można mówić, ale ją tak polubiłem za tą jej szczerość do bólu, za to jej gadulstwo i tą chęć pomagania aż do bólu rzeczywiście, aż do tego momentu, że przeszkadzać zaczyna innym. Ale myślę, że
W życiu takich ludzi też spotykamy i to jest też część nas często, nie? Że my mamy w sobie taką trochę kurę. Myślę, ja mam na pewno, że jak za dużo gadam, nie? To myślę, że... Ale to nie znaczy, że to jest całe zło nasze, nie? W każdym z nas jest jakaś część dobra, jakaś część zła. Moim zdaniem człowiek nie stanie się lepszy, dopóki nie zachwyci się dobrem. Nie zachwyci się dobrem, bo nie można tylko... Trzeba czasami upomnieć. To jest też wyraz miłości. Natomiast to, co porywa serce, to jest miłość, nie? To jest dobro. I jeśli drugiemu człowiekowi w jakiejkolwiek formie się tego nie będzie przedstawiać, może on całe życie przeżyje, nigdy nie ocierając się o prawdziwą miłość, nie? I myślę, że Bogu przede wszystkim o to chodzi, żebyśmy na wszelkie sposoby próbowali wspomnieć o tej miłości, która istnieje, że o miłość Boga, która jest ponad wszystko i przede wszystkim, że istnieje realne, obiektywne dobro, nie jakieś dobro typu karmienie kotów, tylko dobro takie, że mi zależy na drugim człowieku, chcę jego zbawienia i jestem gotowy do poświęceń. I to jest, myślę, to nie jest nigdy łatwe, nie? No, ale dobro zawsze będzie nas wiele kosztować. I już się rozgadałem, jak ta kula. A właśnie mam pytanie jeszcze jednego bohatera tej jednej z kilku historii w tym komiksie. Nie chcę zdradzać, co tam ten, ale tak, tak, jest kosmita. Nie wierzę w kosmitów, absolutnie. To jest wyraz taki, powiedzmy sobie, no, forma literacka, tak, żeby wyrazić właśnie... Nie, bo jak zacznę mówić, to zdradzę, co jest napisane, ale rzeczywiście on mi pasował tak swoją, z tym swoim prostym samolocikiem, tym czym właśnie pojazdem kosmicznym, który urozmaicił. Śmiałem się czasami prawie, że w głos, w tej relacji między kurą a właśnie tym kosmitą, gdzie ona taka zdziwiona, że cały zielony wygląda jak zepsute mięso. Tak było, tak. To tak podpytam, wiadomo, że ojciec nam tego nie zdradzi, ale tak troszkę zaoszczeni może ciekawości, czy planuje ojciec kolejne historie? Tak, oczywiście. Ja myślałem, już tak sobie zacząłem próbować nawet rysować. Natomiast jak to pójdzie, wszystko jest bardzo zależne od moich zajęć, bo wiadomo, że nie jestem zawodowym rysownikiem, to nie jest absolutnie moje główne zajęcie, to jest dodatek tylko. I na ile czas mi pozwoli, więc w chwili obecnej, bo ja jestem tutaj wykładowcą w seminarium w Jerozolimie i też sekretarzem i po prostu naprawdę w tej chwili mamy dosyć dużo pracy i to... Właściwie no, graniczy z cudem, nie? Żeby teraz siedzieć, jeszcze coś tam rysować, to więc to jest na razie wszystko odłożone na bok i muszę się zająć tym, co jest taką moją codziennością. Natomiast jeśli czas mi pozwoli, to na pewno chętnie do tego wrócę, żeby jeszcze raz, myślę, że to będzie już wtedy i lepiej narysowane, myślę, i może i szybciej, bo wiadomo, że człowiek się uczy też z czasem, a mówię, tak polubiłem te postacie, że tam można powiedzieć, że sam się dobrze przy tym bawię, kiedy wymyślam tę historię właśnie z tą kurą, która zawsze coś tam nabroi. Także mam nadzieję, że czas mi pozwoli na to, żeby drugą część napisać. Zresztą będzie to też zależne na pewno od odbioru, na ile, jak ludzie odbiorą ten komiks, na ile się spodoba. No bo jeśli stwierdzą, że to jest słabe, no to też trzeba żyć w prawdzie i nie można się łudzić, że to jest fajne, kiedy nie jest fajne, no i to trzeba wtedy pozostawić, nie? Ale nie żałuję, że ten komiks narysowałem, absolutnie nie żałuję i bardzo cieszę się, że on został wydany, nie? To my także cieszymy się, że mamy jakiś udział jako wydawnictwo w tym dziele. Ja osobiście bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i chyba pozostaje mi życzyć wszystkiego dobrego i zdrowia przede wszystkim i dalszych inspiracji i wyrażania siebie. Dziękuję. Dziękuję bardzo również. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.